Siema, ja mam zapytanie. Wy też tego nie zrozumiecie. Ja tym bardziej. Nie wiem, o co tu chodzi, ale spoko. Jest taki. Widzicie zresztą. To nieważne, ile on tu kosztuje. To, co się dzieje na Steamie, to jest dopiero skibidi. Pana to. Se myślicie tak. No, nie ma USP-a na markecie, nie? I w ogóle. No i patrzycie na buyordery, no i... Słusznie wyglądają. Nie wyglądają, jakby tu się wydarzyło coś nie tak, nie? Normalnie se wyglądają buyordery. I teraz pana to. Ten USP sprzedał się za tyle w 2023 i już się nigdy za tyle nie sprzedał, ile dzisiaj są buyordery. Nigdy. Nigdy się za tyle już potem nie sprzedał. I teraz myślicie, no dobra, no ale skoro są buyordery, to się może za tyle chociaż teraz sprzedał. No właśnie nie. Ja mam zapytanie, co tu się właśnie wydarzyło? Co tu się... Nie widziałem nigdy takiej sytuacji. Nigdy na Steamie nie widziałem takiej sytuacji. Czy to oznacza, że należy je wyciągnąć z małpy? Oczywiście, że nie. Ale czy ja to zrobię? Dla jajec. Jednego. No nie widziałem nigdy takiej sytuacji. Żeby po cenie buyorderu nigdy nie sprzedał się jakiś przedmiot. Ale sprzedał się taniej.